Dzień dobry, jestem dzisiaj w Barcelonie na premierze nowej Kia Proceed. Pytałam Was w mojej zakładce Społeczność na YouTubie, co chcecie wiedzieć o tym modelu. Zadaliście dużo pytań, a ja postaram się na nie odpowiedzieć. Zapraszam! Zacznijmy od tego, jak ten samochód wygląda. To nie jest zwykłe, smutne kombi. To jest wesołe kombi, chociaż producent nazywa ten typ nadwozia shooting brake. Hubert pyta mnie na YouTubie, po co się kupuje takie nadwozia. Myślę, że chodzi właśnie o to, że samochód nie wygląda tak jak wszystkie inne, a przy tym zachowuje większość cech klasycznego modelu o nadwoziu typu kombi. Kompaktowe kombi podgryzają segment D, czego świetnym przykładem jest Toyota Camry, która zastępuje Avensisa sedana, a nowa Corolla kombi jest znacznie większa od hatchbacka i zastępuje Avensisa kombi. Ale wróćmy do Kii. Arek pyta o jakość materiałów. To też jest wątek, który w kontekście marki Kia omawiałam parę dni temu z moim kuzynem. Te wszystkie prawdy ludowe o jakości koreańskich marek czy niekupowaniu samochodów na F są już całkowicie nieaktualne. Kia zrobiła ogromny skok jakościowy. Opowiadałam zresztą o tym w moim teście SIDA hatchbacka. Wnętrze samochodu jest dobrze rozplanowane. Jest miejsce na telefon, tutaj. Są uchwyty na kubki, są przyciski, które rozmieszczono tak, że nie mam problemu ze znalezieniem ich. I wszystko jest sensowne, nic nie dziwi użytkownika. Nie podejmuję się dyskutować o jakości plastiku i nie zamierzam drapać po nim paznokciami ani stukać pięścią, bo do porównania potrzebowałabym testów laboratoryjnych. Ponieważ Proceed dostępny jest tylko w wysokich wersjach wyposażenia GT Line i GT, to i samo wnętrze jest bardziej wyrafinowane niż w innych modelach. Ma być bardziej sportowo. Czarna podsufitka, metalizowane listwy, logo GT wyszyte na fotelach. Ale tylko wersja GT może być uważana za sportową. Jeśli więc chcesz mieć sportowe kombi od Kii, to Proceed albo nic. Dziś jeżdżę wersją z silnikiem o pojemności 1,4 litra i mocy 140 koni mechanicznych. Ile taka wersja pali? To pytanie Paku z YouTube'a. Nie podejmuję się odpowiadać, bo mam Proceeda do dyspozycji na krótko. Producent podaje dane o spalaniu według norm WLTP w cenniku. Link w opisie wideo. O ile Seat Hatchback nie budził we mnie szczególnych emocji podczas jazdy, to już Kia Stinger jest jednym z moich absolutnie ulubionych samochodów. Proceed ma być bardziej sportowy i piszczy za każdym razem, kiedy przekroczę linię, bardzo dobrze. I właśnie taki bardziej sportowy jest. Samochód dobrze pokonuje zakręty, szybko reaguje na ruchy kierownicą. Przełożenie przekładni kierowniczej wynosi 12,7:1, a to jest bardzo dobry wynik, przynajmniej na papierze, porównywalny z Alfa Romeo Giulią. To rzeczywiście nie jest smutne kombi, a ja coś o tym wiem, bo kiedyś takie właśnie miałam. Wielokrotnie mówiłam o tym, że samochód to dla mnie nie tylko to, jak jeździ, ale też systemy bezpieczeństwa. Niektóre systemy są tu dostępne seryjnie, jak asystent zmiany świateł, czujnik zmęczenia kierowcy, czy system utrzymywania auta na pasie ruchu z funkcją awaryjnego hamowania. Opcjonalne są inne systemy, jak asystent jazdy w korku, doskonałe rozwiązania na dojazdy do pracy, ale też na jazdę po obwodnicy. Jest też aktywny tempomat, system ostrzegania przed ruchem poprzecznym przy cofaniu, czy asystent parkowania. Kataryniarz pyta o poziom wyciszenia zarówno z przodu, jak i z tyłu. Moim zdaniem jest bardzo dobrze. Samochód jest dobrze wyciszony. Kombi, nawet jeśli nazywa się shooting brake, musi być pakowne. Kia Proceed ma bagażnik o pojemności 594 litrów, po złożeniu siedzeń mamy płaską powierzchnię ładunkową, a pod podłogą można przewozić drobiazgi. Są też uchwyty na torby z zakupami. Mało tego, można wybrać elektrycznie sterowaną klapę. A! Tego nie było w planie. Szym, pyta mnie na YouTubie, z czym mam problem w tym samochodzie. Czy ja zawsze mam z czymś problem? Dlaczego ludzie tak się pytają? Ale odpowiadając na pytanie,
Nie wiem. Właściwie nie ma tu niczego, co by mnie mogło jednoznacznie zniechęcić. Nie ma żadnego rażącego błędu konstrukcyjnego. Są systemy bezpieczeństwa, są podgrzewane fotele i podgrzewana kierownica. Nie jestem tylko przekonana, że Kia ProSeed to taki nowatorski pomysł i taki przełom, jak chciałby tego producent, który dumnie podkreśla, że nie ma konkurencji, a najbliższy kształtem jest Mercedes CLA Shooting Brake. Z drugiej strony, czy samochód musi być przełomowy, czy po prostu sensowny, komfortowy, praktyczny, a przy tym nie nudny? Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, a ja jadę poszukać jakichś krewetek z grilla. Podobało się? Daj łapkę w górę, komentuj, wyślij link znajomym. Obserwuj zakładkę Społeczność na YouTubie i śledź mnie na Instagramie. Nowe materiały motoryzacyjne w każdy czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia.